Kojarzycie takie stwierdzenie, że radeony się grzeją i generalnie zamieniają wasz komputer w piekarnik? Dziś właśnie przygotowałem dla was test karty, która bardzo mocno przyczyniła się do tego, że taka łatka jest do dzisiaj przyklejana AMD. I o ile dzisiejsze współczesne modele wcale już tak mocno się nie grzeją, tak ten rzeczywiście zmienia komputer w piekarnik. Poznajcie Radeona R9290. Witajcie z tej strony z Maslo. Przepraszam was bardzo za ten taki, wręcz powiedziałbym, bardzo prześmiewczy wstęp, ale naprawdę po kilku miesiącach użytkowania tej karty nie mogłem się powstrzymać. Tak więc w moje ręce trafił Radeon R9290 z 4 GB pamięci VRAM. Jest to konkretnie wersja Sapphire Vapor X, chyba jakoś tak to powinno się czytać, która charakteryzuje się tym, że ma przede wszystkim 3 wentylatory, a także tym, że posiada z boku taki fajny LEDowy wskaźnik temperatury oraz podświetlane logo, które właśnie zmienia swój kolor w zależności od temperatury. Zasadniczo Radeony R9290 swoją premierę miały w roku 2013, czyli no już to jest ładny kawałek czasu. W czasie swojej premiery miały być one konkurencją dla najmocniejszego GTX-a, czyli 780. Gdyby chcieć porównać Radeona R9290 do współczesnych kart graficznych, takim jakby bardzo trafnym określeniem, gdzie ta karta by się plasowała, myślę, że jest to GTX 1060, ale oczywiście wersja 3 GB. Bądź można by też go porównać do GTX-a 970. Ta wydajność nie bierze się znikąd. Mianowicie właśnie ta karta graficzna jest tą, która bardzo, bardzo mocno się grzała, a przy tym żarła niezliczone ilości prądu. Ja tą kartę graficzną kupiłem w sierpniu na Allegro za około 660 zł. Obecnie Radeony nawet w takiej wersji jak ja mam można wyrwać za około 400 zł. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że ta karta graficzna ma wydajność mniej więcej GTX-a 1060, no to za 400 jest to łakomy kąsek. Jednakże po moich dość długich testach zastanawiam się, czy w ogóle jest taka sytuacja, w której ja mógłbym tą kartę polecić. Jak to, z Maslo ty nie polecasz AMD? Pozwólcie mi wyjaśnić dlaczego. Chcecie mieć jak najbardziej wydajną kartę graficzną za najmniejszą ilość pieniędzy. Okej. To by się zgadzało, bo no jakby nie patrzeć, jest to faktycznie bardzo wydajna karta graficzna. Ale strasznie się grzeje, ale jest strasznie głośna, ale żre mnóstwo prądu, ale jest wielka i nie zmieści się do każdej obudowy, ale trzeba mieć dużą obudowę, żeby ją schłodzić, ale trzeba mieć dużo wentylatorów, żeby powietrze w obudowie było chłodne, jakby ale. Strasznie dużo tych ale się nazbierało, żeby móc tą kartę polecić. Teraz wrzucę wam jakieś gameplaye z gier, żebyście wiedzieli, jakie ma wydajność, a ja sobie tutaj w tle będę opowiadał. Pierwsze co zrobiłem, to wymieniłem w tej karcie pastę termoprzewodzącą. Ponieważ po pierwszym włożeniu karta strasznie mi się zagrzała po zasadniczo chwili. I rzeczywiście było w środku jej faktycznie troszeczkę kurzu, ale o dziwo pasta termoprzewodząca była dalej w dobrym stanie, mianowicie nie była totalnym chrupkiem, czego się spodziewałem. Wymieniłem pastę na termalnego niedźwiedzia, czyli Thermal Grizzly, no i rzeczywiście temperatury uległy poprawie. O średnio 2 stopnie Celsjusza. Dlaczego postanowiłem w ogóle kupić Radeona R9290? Jest to troszeczkę wina ziemniaka, ponieważ mniej więcej w tamtym czasie wrzucił filmik, kiedy to składał kompa dla Madzionki. Postanowiłem zobaczyć jakieś w ogóle recenzje tej karty graficznej, no i trafiłem właśnie na recenzję Liptona, który jeszcze porównywał wtedy w tamtych czasach do GTX-a 780, a także na materiał VBT. I zasadniczo z tych wszystkich trzech filmów można wywnioskować jedną rzecz. Ta karta jest wydajna, ale się grzeje i żre mnóstwo prądu.
I zasadniczo, jeżeli o mnie chodzi, pobór prądu nie był wielkim problemem. Ile ta karta ciągnie, niech sobie ciągnie. Ale nie myślałem, że temperatury będą dla mnie tak wielkim problemem. No bo wyszedłem z założenia, że no dobra, no to niech się grzeje ta karta, co mnie to obchodzi. No i zasadniczo tak, co nas to obchodzi, gdyby nie to, że hałas. I słuchajcie, słuchajcie, tak karta działa w spoczynku. A tak karta działa przy takim obciążeniu, powiedzmy 80 stopni. A tak karta działa na maksa. Słuchajcie, no... Ja myślałem, że takie rzeczy mi nie będą przeszkadzać. Myślałem po tych wszystkich filmach, że grzeje się i co z tego. Słuchajcie, to jest problem, bo... To jest cholernie głośne. I okej, o ile z głośnością też można sobie poradzić, ja sobie radzę w taki sposób, że po prostu ubieram słuchawki. Tak ciepło też już zaczyna mi przeszkadzać w pewnym momencie, kiedy karta rzeczywiście się rozgrzeje, ponieważ to całe ciepło, które jest wypychane, akurat potem mi prosto w twarz wali i... No, ciepło się robi. Jeżeli szukacie karty idealną na zimowe wieczory, to tak, to jest zarąbista opcja, w którą możecie iść. Jak sami widzicie po testach gier, no... Karta radzi sobie naprawdę spoko z moją specyfikacją, ale no ciężko mi polecić komukolwiek tą kartę, zważywszy na to, że jeżeli raczej szukacie karty graficznej w takim budżecie, no to zapewne nie macie jakiegoś komputera, strzelam, wysokich lotów, tak? Nie macie jakiegoś mocnego zasilacza. Zalecany zasilacz do tej konfiguracji, do tego samego Radeona, to jest 650 W. Ja testuję tą kartę na 550 W, ale no, wynika to głównie z tego, że mam naprawdę zasilacz z dobrym certyfikatem, a też szczerze mówiąc zastanawiam się, czy w pewnym momencie nie postanowi ta karta mi zjarać zasilacza, tak? Bo no, myślę, że działa... ten pobór mocy jest na pewno gdzieś tak na granicy. Tak więc, moi drodzy, podsumowując, jeżeli szukacie wydajnej karty za małe pieniądze, ale jesteście bardzo specyficznym przypadkiem, który rzeczywiście ma porządny zasilacz, nie przeszkadza wam temperatura lub macie gdzieś komputer daleko lub dużą obudowę i wiele wentylatorów, spoko. Możecie sobie kupić takiego Radeona, jeżeli właśnie godzicie się na pewne takie poświęcenia. Jednakże, jeżeli jest inaczej, to proponuję wam dołożyć chociażby dodatkowe 200 zł i wtedy już możecie kupić mniej więcej używanego Radeona RX 570 lub dołożyć jeszcze troszeczkę więcej do GTX-a 1060 6-gigabajtowego, który na pewno będzie bardziej przyszłościowy niż przestarzały, można powiedzieć, Radeon z 2013. No, moi drodzy, 2019 rozpoczęliśmy naprawdę gorącym akcentem. No cóż, mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych. Na razie, BIOS.